Hare Krishna, witamy. The lecture topic is... It's about health, it's not about health. Wykład o zdrowiu. Zdrowym stylu życia. We are doing a seminar on. Pandito Seminarium. Actually, what I generally do is a seminar on 5 topics. O 5 tematach. This is about health. Na temat zdrowia. Chanting. Intonowanie. Leadership and service. O byciu liderem i służbie. And remaining celibate in mind. Pozostawaniu w celibacie w umyśle. Balance. And the last topic, balance, is quite important because we have to balance our chanting, service, our health, nasze zdrowie, our sadhana, sadhana, and in institution, I w instytucji, whether it's corporate or spiritual. To w korporacji czy w duchowej instytucji, or it's a school, czy w iskonie. Sometimes we become disbalanced. Czasami gubimy problemy. So today, anyway, I'm going to talk about health. Dzisiaj będę mówić o zdrowiu. Let's see if other topics we can do. Maybe zobaczmy, czy jak zdążymy z innymi tematami. Maybe get time. But today I'm going to talk about health. Dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu. Okay, so let's go into that. Now the first thing is the first thing about health is pierwsza rzecz na temat zdrowia. There are certain Upanishads speak about health. Upanishady mówią o zdrowiu. And Upanishad says that's Upanishad verses there. Is Upanishad? Jest ten werset też w Upanishad. And it says, Is Upanishad says that Om Purnamidam Purnamada. That verse we know. Znamy ten werset. And Srila Prabhupada, in one of his lectures, he points out a very different meaning of this verse. Przedstawia ten werset w zupełnie innym znaczeniu. So general meaning we take as spiritual word is complete and material world is complete. Oczywiście, że tak generalnie wiemy, że materialny świat jest kompletny, duchowy świat jest kompletny. But Srila Prabhupada gives another meaning, and that is that Om Purnamidam Purnamada means that whole universe is working in a whole unit. Srila Prabhupada przedstawia to znaczenie w szerszym znaczeniu, że cały wszechświat działa jako kompletna jednostka. And that's precisely one of the meanings of that's precisely one of the principles in Ayurveda. A to jest jedna z podstawowych zasad Ayurvedy. Is there another table? You want something lower? Yeah, this is like... I can't function properly. The other one. I think that
Okay, so one of the principles of Ayurveda is talking about general principles of Ayurveda. Jedna z ogólnych zasad Ayurvedy. So general, one of the principles is whole universe and a body is connected. Że cały wszechświat i ciało są ze sobą związane. And that is technically called as yatha andam tatha pindam. Tak technicznie jest nazwane yatha pindam tatha andam. So pinda means, anda means universe, pinda means this body. Anda to jest wszechświat, pinda to jest to ciało. And so the idea is everything works in a holistic way. Chodzi o to, że wszystko działa w taki holistyczny sposób. And that is why everything has to be regulated if you have to maintain proper health. It's not just diet. I dlatego wszystko musi być uregulowane, żeby utrzymać zdrowie, nie tylko sama dieta. So in general principles there are three pillars of science, the three pillars of good health. Generalnie są trzy fundamenty dobrego zdrowia. So the three pillars are eating, sleeping and let's say consciousness. To jest jedzenie, spanie i powiedzmy świadomość. So I'm going to today give you some principles about eating, sleeping and consciousness. Dlatego przedstawię wam dzisiaj pewne zasady dotyczące jedzenia, spania i świadomości. So that if you follow that principles, you will not become diseased in first place. Jeśli będziecie przestrzegać tych zasad, to przede wszystkim nie zachorujecie. You will not become what? Diseased. And that's why they said precaution is better than cure. I dlatego, jak jest powiedziane, że przeciwdziałanie jest lepsze od leczenia. The power of Ayurveda is in prevention and not cure. Moc Ayurvedy leży w zapobieganiu, a nie w leczeniu. And very less people, and very less devotees, and very less doctors know this. A na nieszczęście coraz mniej ludzi, coraz mniej wielbicieli i również coraz mniej lekarzy jest tego świadomych. So having said that, let's see. Prabhupada also said about maintaining health is service. Śląska Prabhupada również powiedział o utrzymaniu, że utrzymanie zdrowia to też jest nasza służba. So I wanted to put a quote here, but it didn't show, but anyway. Tutaj chciałem pokazać cytat, którego nie mam. Śrīla Prabhupāda in September 15, 1967. 15 września. Right, so letter to Gurmuni. W liście 67 roku, 15 września, Śrīla Prabhupāda napisał liście do Gargamuniego. And he writes that Gargamuni becomes diseased. Kiedy on zachorował. And Prabhupada mentions him a special diet. Że musi mieć specjalną dietę. Yeah, and Prabhupada asked him, he was very sick and Prabhupada asked him to eat papayas. I Prabhupada poprosił go, żeby papayas. Jadł papaje. And Prabhupada said, this will cure you of all diseases. Prabhupada powiedział mu, że to cię wyleczy ze wszystkich chorób. Yeah. The point is only papaya, I think it's. Tylko papaya, nic innego. Yeah. And then, in the last statement of the letter, Prabhupada writes, you should regulate your lifestyle so that your health doesn't become an obstacle in Krishna consciousness. I Prabhupada dalej mówi, że powinieneś uregulować swoje działanie, żeby twój styl życia nie stał się przeszkodą w świadomości Krishna. So Śrīla Prabhupada mentions the importance of regulation. Śrīla Prabhupada podkreślił uwagę uregulowania. So the point is, it's not that of course Prabhupada was not much interested in Ayurveda. Like some disciples, they said, we want to do Ayurveda course, and Prabhupada said, forget it, practice Krishna consciousness. Oczywiście Prabhupada sam nie był aż tak bardzo zainteresowany Ayurvedą. Niektórzy jego uczniowie mówili mu, że chcieliby zrobić cały kurs Ayurvedy. Prabhupada odpowiadał, zapomnij o tym, skup się na świadomości Krishna. But at the same time, if we know some, of course, we are not going to do course and a PhD in Ayurveda, but if we know some principles of Ayurveda, which actually Prabhupada is also mentioning in his letters, it should be good for health. Jeśli będziemy znali jakieś zasady Ayurvedy, których Śrīla Prabhupada przekazywał w swoich listach, to będzie też dobre dla zdrowia. Yeah. And also it is a bad logic to say, because Prabhupada used to eat kajoris, so we should also eat. And it's a bad logic. His body is different, our body is different, that's fine. I też jeśli ktoś chciałby wysnuć taką logikę, no, że Prabhupada przecież jadł kaczori, to my też powinniśmy mieć kaczori. To jest błędna logika. Jego ciało było inne, nasze ciało też są inne. Yeah, what Prabhupada doesn't want kaczori, so much Prabhupada wants
The only wish. I Śrīla Prabhupāda nie chce od nas kaczoli, tylko chce czystego oddania. And that will be achieved if our health is in proper order. A będziemy mogli to osiągnąć, jeśli będziemy mieli właściwe zdrowie. Because we have seen in this movement, let's say 90% of devotees, they leave this movement or something happens to them because of health. We have seen in this movement 90% devotees, if something happens, if they go here, they fall down or whatever, they leave this movement, majority of the problem is health. I też widzieliśmy, że 80% wielbicieli, jak odchodzą z tego ruchu, czy upadają, to większość tych problemów leży przez zdrowie. So, let's talk about health. So, first I'm talking about eating. Więc porozmawiajmy o zdrowiu. Najpierw chciałem porozmawiać o jedzeniu, później o spaniu. Okay, so, let's see. Okay, so the first principle in eating is. Więc pierwsza zasada jedzenia. All diseases stem from stomach. Że wszystkie choroby biorą się z żołądka. Yeah, the first principle. Now. Pierwsza zasada. Now this is important to understand because Ayurveda, according to modern science, the disease begins with bacterial viruses. Zgodnie ze współczesną nauką, choroby biorą się z bakterii i wirusów. But according to Ayurveda, that's not the point. Point is, yeah, disease happens due to bacterial viruses, but the cause of infection from virus and bacteria is disordered stomach. Ale tak, oczywiście, biorą się z wirusów, bakterii, ale przyczyną tego jest zaburzenie równowagi od żołądka. Yeah, so. So the idea in Ayurveda is to keep our stomach proper order, isn't it? Dlatego ideą Ayurvedy jest to, żeby zachować naszego, żeby żołądek dobrze funkcjonował. So anytime you have a problem in digestion, za każdym razem, jeśli masz więc jakiś problem z trawieniem, be sure you are going to become diseased. Możesz być pewien, że zachorujesz. Or that's a sign of impending disease. Albo że jest to symptom zbliżającej się choroby. Yeah, so that has to be taken care of as early as possible. I trzeba to wyleczyć tak szybko jak to możliwe. And the best thing is if anytime you have indigestion, the best thing is to fast. Jeśli masz jakąś niestrawność, to najlepszą rzeczą jest poszczenie. Śrīla Prabhupāda and Śrīmad Bhāgavatam recommends that. Poleca to Śrīla Prabhupāda, poleca to Bhagavatam. Yeah, even Ayurveda says. So even Ayurveda uses a term, and that is called as langya. Nawet Ayurveda używa takiej nazwy langya. So langya means fasting. Langya oznacza poszczenie. But fasting doesn't mean not eating. Poszczenie nie oznacza nie jedzenia. Fasting means light eating. Poszczenie oznacza jedzenie lekko. And so traditionally while fasting you just eat once a day. Tradycyjnie więc takie poszczenie czy lekkie jedzenie to jest jedzenie raz dziennie. And that too probably some kind of maybe you can drink a soup. I to też może być jakaś zupa. Or maybe some fruit, that's all. Czy może jakieś owoce i to wszystko. So every time you have indigestion you can do that for 4 or 5 days, 3 or 4 days and you'll be or maybe a day or two and you'll be perfect. Więc jeśli masz jakąś niestrawność, to możesz robić właśnie takie jeść postnie przez dzień, dwa, trzy i to będzie już dobrze. Or you can do some exercises. Albo możesz też robić jakieś ćwiczenia. Because of lack of exercises, there is, yeah, if you only eat and don't do exercises, then what happens is your body starts developing toxins. Jeśli tylko jesz i nie ćwiczysz, to twoje ciało będzie nabywać toksyny. So this might not be applicable to book distributors. Więc to może się nie odnosić do osób rozkładających książki. Because they are already exercising. Bo oni już ćwiczą. So, but in general like pujaris. Ale generalnie sobie pujaris. Cooks. Czy kucharze. Or maybe managers and temple presidents. Czy menadżerzy, prezydenci świątyń. There's not much exercise. Nie mają zbyt dużo ćwiczeń. So it's very important to do 15-20 minutes some kind of like exercises.
Dlatego to jest bardzo ważne, żeby ćwiczyć jakieś, mieć jakieś choćby lekkie ćwiczenia 15-20 minut dziennie. Yeah. Every day. So I'll talk about exercises in details after 15-20 minutes a day. Ah, 15-20 minutes a day. So I'll talk about exercises in a minute. Za chwilę powiem o ćwiczeniach. So how much exercise we should do? What is exercise about that? Ile powinniśmy ćwiczyć? Czym są ćwiczenia? But the idea is, anytime you have a problem in stomach, regulate your eating, fasting, and exercise. Więc idea jest taka, że za każdym razem masz, kiedykolwiek masz problem z trawieniem, ureguluj swoje jedzenie, czy pość, okay, i ćwicz. So another principle about eating is food is the best medicine. Inną zasadą jedzenia jest to, że jedzenie jest najlepszym lekarzem. This is very important because generally we don't think food is a medicine. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Zazwyczaj nie myślimy w ten sposób o jedzeniu. So we should know what to eat and what not to eat. Więc powinniśmy wiedzieć, co jeść i czego nie jeść. Like for example. For example. Tak jak dla przykładu. Corn should not be taken in daytime. Corn. Kukurydzy nie powinno się jeść w ciągu dnia. So investigate love corn. Okay. Okay, America like corn. Nie, może nie jemy kukurydzy tak często, ale w Ameryce jest jej bardzo dużo. So, or maybe corn should not be taken at night. Czy też sera, czy jogurtu nie powinno się jeść wieczorem? It is said in scriptures, taking curd at night is like eating beef. Jest powiedziane w pismach, że jedzenie sera czy jogurtu na noc jest jak jedzenie wieprzowiny. That's... Proszę, tak, nie. Mięsa. Yeah. So that's a pretty hard thing. So they said in Hari Bhakti Vilas, by the way. Tak to mówi Hari Bhakti Vilas. Yeah, but there's a scientific reason behind that. Ma to za sobą naukowe powody. So like that, we have to understand what we are eating and when we are eating. Więc musimy zrozumieć, co jemy i kiedy jemy. Both things are important. Obydwie rzeczy są ważne. Modern civilization has some idea what to eat. Współczesna cywilizacja ma pewne pojęcie o tym, co jeść. But when to eat, they have no idea. Ale nie ma pojęcia o tym, kiedy jeść. So the idea is yeah, will I be talking about that? When to eat? Yeah. Oh, the up doesn't go on. Oh, that's what you were talking. Your keyboard doesn't work. Okay. So I'll talk about this in a detail, when to eat and what to eat. Więc powiemy o tym też, kiedy jeść, co jeść. Okay, but before that, this is very important. As food is the best medicine, rest is also a medicine. Więc to jest bardzo ważne, że tak jak pożywienie jest najlepszym lekarstwem, też odpoczynek jest najlepszym lekarstwem. Yeah, and even chanting. I nawet intonowanie. If chanting is done in proper conscious. Jeśli robi się je we właściwej świadomości. Okay, this I talked about precaution, no disease at all, recover quickly. Więc też przeciwdziałanie, żeby w ogóle nie chorować i szybko zdrowieć. Okay, so what is the direction of eating? In which direction? So now I'm going to tell you some rules which you should follow. Więc jakie są wskazówki na temat jedzenia? Parę wskazówek, które powinniście przestrzegać. Now these rules are general principles. General principles are takie ogólne zasady, które się odnoszą do wszystkich. So the first, this is applicable to everybody regardless of the constitution of the body. Te rzeczy będą odnosić się do wszystkich, bez względu na to, kto ma jaki rodzaj ciała. Some rules are specific and that I'm not going to talk about. Niektóre zasady są takie szczegółowe i o tych nie będę rozmawiać. For that you have to either come to me or go somewhere. Żeby takie szczegółowe instrukcje, to czy musicie zapytać mnie osobiście, czy u jakiegoś innego lekarza. But if you follow these rules, it's 95% that did not get disease. Jeśli będziecie przestrzegać tych zasad, to 95%, że nie zachorujecie. Okay, while eating, the direction should be, this is, the direction of, while eating, you should sit facing north or east.
że jedząc należy jeść albo na północ, albo na wschód. Never west and south. Nigdy nie na zachód czy na południe. Yes, so your face should be either north or it should be east. Jedząc należy być albo twarzą na północ, albo na wschód. And but if you are with a large group of devotees, ale jeśli jesteś z dużą grupą wielbicieli, or maybe in a pandal program, czy może na jakimś pandal programie, yes, so that then we can compromise. It's not like it's not like a fuss at all. Wtedy oczywiście to jest kompromis, tak, że tam nie ma tych ścisłych zasad. Yeah. But in general, this rule should be followed because it's very healthy for eating. Ale generalnie należy przestrzegać takiej zasady, bo jest to bardzo dobre dla jedzenia. So there is direction of eating, but there are exceptions in that way. To są właściwie kierunki jedzenia. Z wyjątkiem właśnie tak, pandal programów i tak dalej. Okay, and the second rule is wash your mouth and feet after eating. That's druga zasada to, żeby myć, bardzo ważne, myć usta i stopy po jedzeniu. Of course, in winter it will be difficult to wash your feet before eating and after eating. Oczywiście w zimę to może być trochę trudne, żeby myć stopy przed i po jedzeniu. But at least you should wash your mouth. So mouth means you have to like, what do you say, kulna, like garden? No, garden, but Swish your mouth before. Trzeba przynajmniej wypłukać usta przed jedzeniem i po jedzeniu. So after eating generally we do, but even before eating it should be done. Generalnie po jedzeniu to robimy, ale to też należy robić przed jedzeniem. And also, and also many dharmashastras and others also explain that before eating, if you wash your mouth, like swish your mouth, and then put some water on your eyes, ears, and nose, all these holes. And cold water, you'll become very fresh. When your mind is fresh, senses are fresh, you'll absorb more energy from the food. Digestion will be good. I dharmashastry mówią też o tym, że jeśli ktoś przed jedzeniem powinien... Eyes, yeah, eyes, ears, like put water like this, like this. Like this, or you can put like this, water, and then put it here, like this, you can, so like people blow their nose, not after eating, like, or whatever, put it to swish, and generally if you can wash your hands from elbow, like Muslims do, it's a good habit to do, the Quran mentions. Before and after eating. Yeah, before and after eating, so you wash your hands. If possible, in summers you can wash your legs below knees, and then before and after eating, and it'll be perfect digestion. Więc darma się z tym mówił, że jeśli ktoś jest w stanie myć swoje, że należy myć przed i po jedzeniu stopy od kolan w dół, ręce od łokci w górę, usta, przemyć też uszy, oczy, też ręce i nos. To gwarantuje bardzo dobre trawienie. So you can try it. Możecie spróbować. And just check for yourself. I sami się przekonajcie. And you'll feel fresh. Będziecie czuli się naprawdę bardziej świeżo. Okay, the next is, before eating, please do make a point to wash your hands. Kolejna rzecz, zawsze przed jedzeniem koniecznie trzeba umyć ręce. In West, did you do that? People do that? No, not sometimes. Okay. But make a point, but what's the meaning of washing your hands? Jakie ma to znaczenie, mycie ręk przed jedzeniem? So generally we should wash our hands with earth in Ayurveda, it is said. W Ayurvedzie jest powiedziane, że generalnie powinniśmy myć ręce ziemią. But now you can use earth. A teraz nie można używać ziemi. For some practical reasons. Z wielu praktycznych powodów. It'll clog all the pipes of the temple. Bo to zatkałby rury w świątyni. So it's better you can wash your hand with soap 3 times. Więc możesz 3 razy umyć ręce wodą z mydłem. Actually it is mentioned to wash 13 times. Jest powiedziane, żeby umyć ręce 13 razy. But don't do that, people call you mad. Ale jeśli będziesz to robić, to powiedział, że jesteś szalony. 3 times is okay, good. 3 razy jest dobre. And also if you wash your mouth
after eating, like, so before eating you can swish your mouth three times. I tak jak no, przed jedzeniem możesz trzy razy przepłukać usta. But after eating you should swish your mouth for 10 times. Ale po jedzeniu przepłukać usta 10 razy. Yeah, is there any question? I mean to say, in, so in between you can ask me questions, you know. W międzyczasie też możecie zadawać mi pytania. Yeah, yeah, don't bore me. Don't bore. Nie będziecie mi przeszkadzać. Yeah, it's good to discuss. Dobrze jest dyskutować też. In the West, the modern world now is that this antibacterial soap. But they have from alcohol. Alcohol, but also just different types of antibacterial, and I've heard that it's bad for the body. Is that? Soap, if you can use herbal soap or something, if you have. But for practical purposes, it's not possible. So, if you have ordinary soap, you can use that soap. Ale też praktycznie czasami jest to niemożliwe, więc można używać zwykłego mydła. Or if you don't want to use soap, wash your hands three times with water, no problem. But at the other time you have to rub your hands properly. Albo jeśli nie chcesz używać mydła, to też możesz po prostu dobrze wyszorować swoje ręce pod wodą, mocno je pocierając. So after eating, please swish your mouth for 10 times. That's important. Więc tak, po jedzeniu 10 razy należy przepłukać usta. Yes, so some scriptures say 3 times also. Niektóre pisma też mówią, że tylko 3 razy. But you try for 10 times and you feel the difference. Jak spróbujesz 10 razy, to zobaczysz różnicę. Yeah, you will never have problems with your teeth if you do that. Jeśli będziesz tak robić, to nigdy nie będziesz mieć problemu z zębami. And you will even never have the need of brushing your mouth in the morning. I nie będziesz musiał myć zębów rano. Because there will be no bad smell. Bo nie będziesz czuć, nie będzie złego oddechu. It's simple, but it's very proste, effective. Bardzo efektywne. What one? Is washing mouth and hand, but you should know how to do that. That's the idea. To jest tak, mycie rąk i ust to bardzo proste, ale należy wiedzieć jak to robić. Okay, and this is okay if you should sit cross-legged and not on chair as much as possible. Dalej należy siedzieć po turecku, czyli tak z skrzyżowanymi nogami, a nie na krześle. Because you know why? A wiecie dlaczego? Because when you sit on chair, what happens is our body gets confused. Kiedy siedzisz na krześle, to ciało jest oszołomione. So when you're sitting on chair, your body doesn't know whether you're sitting or you're standing. Kiedy siedzisz na krześle, twoje ciało nie wie, czy siedzisz, czy stoisz. And that is why traditionally there was no chair, but you used to sit down. I tradycyjnie nie było krzesła, ludzie siadali. So every action has effect on our body and hormones, isn't it? Każde działanie, każdy czyn ma wpływ na całe ciało, na hormony. So when you stand, your body starts producing adrenaline and other hormones. Kiedy stoisz, ciało wytwarza adrenalinę i inne hormony. And when you sit, adrenaline and other hormones go down because body starts going on rest. And when you lie down, there are different hormones because body prepares to sleep. Kiedy siadasz, ciało wydziela ich mniej. Kiedy kładziesz się, ciało wydziela inne hormony, bo to znaczy, że idziesz spać. So in Ayurvedic language, when you stand, vata increases. When you sit, kapha increases. W języku Ayurvedy to jest, że kiedy stoisz, to zwiększa się vata. Kiedy siedzisz, zwiększa się kapha. Yes, so if it is possible, sit down with cross-legged. Więc jeśli to możliwe, to siadaj ze skrzyżowanymi nogami. And that will be perfect digestion. I to też daje dobre trawienie. Yeah, and if you're sitting on chair, you can also sit cross-legged. Jeśli siedzisz na krześle, usiądź też ze skrzyżowanymi nogami. Dobrze jest tak się. I tak jeść. So that's a good practice, simple, and it'll help you a lot in digestion. To jest dobra, prosta praktyka, która bardzo wam pomoże na trawienie. And you will eat less in this position. I też w tej pozycji je się mniej. Not to overeat. Nie przejada się.
Okay. Next is yeah, in West generally people sit up, no? Like this everywhere, something which you. Na zachodzie zazwyczaj ludzie wszędzie siedzą przy stole. Okay. After eating, you can walk for some time. Po jedzeniu pochodź trochę. Yeah, walking for some time means how much time? That's the idea. Chodzenie przy jakimś końcu to kwestia ile czasu. So it is said you should walk 72 steps. Jest powiedziane, że należy przejść 72 kroki. Yeah, Krishna walked 72 steps after eating. Po jedzeniu Krishna chodził 72 kroki. And then take some rest for some time. Też później trochę odpoczywał. So you should not go for a long walk. Nie należy iść na długi spacer. So 72 steps or maybe some 10-15 minutes walking, 10 minutes walking. Czy może tak? 10 minut spaceru. And then lie down for some time. I połóż się na chwilę. But don't sleep. Ale nie śpi. No, it's every time. But don't sleep. Sleep means sleeping more than for 40 minutes. Więc spanie oznacza spanie więcej dłużej niż 40 minut. So you can take a nap. Możesz wziąć drzemkę. Or generally they call power nap. Mm-hmm. Yes. So to jest też taka idea takich energetyzujących drzemek. Oh, better is nap. Snap. and then yeah, that's all. Yeah, take nap and get up. Don't sleep for more than 40 minutes. Tak, ale nie śpij po jedzeniu dłużej niż 40 minut. Otherwise you will harm your health. Bo to zaszkodzi twojemu zdrowiu. So that's why eating. How does it harm them? Hmm? How it harms? It will produce poison in your body. Bo wtedy w ciele wytwarza się trucizna. Which is called as dusi-bisz. Dusi-bisz. The technical term called as. So that poison will clog your channels. I ta trucizna blokuje wszystkie kanały w ciele. And produce diseases. Co wytwarza dalej choroby. Okay, never take water after eating. Nigdy nie pij po jedzeniu. That's the point. For how long time? Don't take water just after eating. So you can take water after 24 plus 24, 40 minutes. Więc możesz się napić wody po 40 minutach po jedzeniu. During the meal? Huh? Can you have it during? Yeah, during the meal you can have. W trakcie posiłku można pić. But a little bit. Ale trochę. Before the meal also you can have. Przed jedzeniem też można. No, but it should be not much. Ale nie dużo. I think Nahayana and Strong Buddha. One should not drink 2 hours before meal. Yeah, it's. Słyszałem gdzieś, że nie należy pić 2 godziny przed jedzeniem. Yeah, but for this there are many injunctions. Like it's not just one injunction. Many scriptures say. Jest wiele różnych nakazów na ten temat. Yeah, so there is a divided opinion. Są różne opinie. But if you're thirsty, what do you do? Jak jesteś pregnant, to co masz zrobić? So better to drink before, you know. Lepiej się trochę napić przed jedzeniem. So this includes not taking any juice with food. I to nie picie do jedzenia również zawiera w sobie to, że nie należy pić żadnego soku z jedzeniem. Because in West I've seen everywhere, man. Everywhere, like they make berry juice, strawberry juice, strawberry soup. Ja na zachodzie widziałem wszystkie możliwe rzeczy, że do jedzenia ludzie piją sok śliwkowy, sok z porzeczek, sok truskawkowy, zupę truskawkową. I was shocked. Byłem w szoku. But never, yeah, see the point is, if you can avoid, don't make soup of fruits. Just like you make apple soup. If you can avoid, don't do that. You don't boil fruits. Nie robi się zup z owoców. Nie gotuje się owoców na zupę. They can understand? Rozumiecie? Yeah, so that would be very bad for health. To jest bardzo złe dla zdrowia. Yeah.
So many desserts now have just been. Yeah. Before that, let me caution you. Mogę was ostrzec. Many of you things will get stopped after this seminar. Po tym seminarze przestaniecie robić wiele rzeczy, które robiliście. I think temple president have to decide what's practical. Ale też prezydent świątyni będzie musiał zdecydować, co będzie praktyczne. And I might say so if it's possible, you decide how to do that. Więc jeśli to możliwe, to zdecydujcie, jak to robić. So if you make a juice sometime, jeśli czasami robisz jakiś sok, then you should take juice before eating any solid. That you can do. To powinieneś napić się soku zanim zjesz cokolwiek stałego. Tak można się napić soku. So like we had lime juice today. Tak jak mamy. So in the lunch we had lime juice. Lemon juice. Tak jak obiadu był sok. So if that's the case, so first you take lemon juice and then you start eating. W takim przypadku, to najpierw możesz się napić takiego napoju cytrynowego i później zacząć jeść. Yeah, and soup of fruits impossible. Ale zupa z owoców to niedopuszczalne. If you're liking to get disease, that's okay. Chyba, że chcesz zachorować. Okay, it's better to eat with hand. Lepiej jeść ręką. So even in ISKCON, many people don't have eating with hand habit. Nawet w ISKCONie wiele osób nie ma nawyku jedzenia ręką. But it is a science why to eat with hand. Ale to jest cała nauka. Po co? Dlaczego jeść ręką? The idea is, Ayurveda says, digestion begins with hand and not with mouth. Ayurveda mówi, że trawienie zaczyna się od ręki. Because as soon as you touch the food, że jak tylko dotykasz jedzenia, hand senses the softness and the temperature of the body. To wtedy ręka wyczuwa miękkość i temperaturę jedzenia. And the body starts preparing for digestion. The saliva and hormones start secreting. I ciało zaczyna przygotowywać się do trawienia. Wydzielają się wtedy ślina, hormony. And by the time you pick the food and bring the food to your mouth, already saliva and hormones are ready. I wtedy, jak już zanim włożysz pożywienie do ust, już wtedy masz ślinę i właściwie hormony do strawienia. So hand is in the softness and what else? And temperature. But if you eat with spoon, you directly take the food and put it in your mouth, and body goes in a shock because spoon doesn't sense anything, and immediately it goes in the mouth. Body is not prepared and goes in a shock. Łyżkę, to wtedy wkładasz sobie pożywienie do ust i ciało jest zaskoczone, jest w szoku. Jakie jest, co to jest, jaką ma temperaturę. And in that state, whatever it has to do, it is not able to do even that. I nie jest w stanie wytworzyć cokolwiek powinno. Because Confucius, he said. Tak jak powiedział Konfucjusz. He said, nature doesn't haste, yet it accomplishes effort. Że natura się nigdy nie spieszy, a dokonuje wszystkiego. Everything is balanced and gradual. Wszystko jest zrównoważone i stopniowe. So it's good to eat with hand. Dlatego dobrze jest jeść. Not to give shock to the body. Żeby nie szokować ciała. Even if the food is very hot. Nawet jeśli pożywienie jest bardzo gorące. Any questions that anybody has about to ask me? How do you eat soup with? I was just thinking that. What? How do you eat soup? Or soup you don't need with that. Sweet rice. No. Sweet rice you can eat. Jak można zjeść zupę ręką? No nie da się. Słodki ryż można. Sweet rice in South India, they eat all the time with hand. W południowych Indiach słodki ryż oni jedzą zawsze ręką. By a soup, soup is the idea is when you touch the bowl. Zupa, kiedy dotykasz miski. Yeah, so temperature hands can sense. To wtedy ręce mogą poczuć temperaturę. And then by the time you bring to your mouth, body is a sort of prepared. So. Zanim przyniesiesz miskę do ust, to ciało się już trochę przygotuje. Yeah.
So it's good to like hold the bowl with both hands, you know. Tak dobrze też miskę podtrzymać dwoma rękami. Yeah, like so we should not hold the bowl with like this. Musimy trzymać miskę dwoma palcami, ciało nic nie poczuje. So generally meters we do, no? Like we hold the cup like this, isn't it? Widzimy, jak robimy, tak, że łapiemy kubek czy miskę dwoma rękami. It's good to use the gifts of God. Dobrze jest wykorzystywać dary Boga. And this science, this temperature, the Krishna has given you the power to sense temperature. Tak jak Krishna dał ciało moc wyczuwania temperatury. And we can use this to keep our body healthy. I to możemy używać, żeby ciało było zdrowe. Okay, please don't eat at night. Nie jedz na noc i w nocy. So, what's the meaning of night? Co znaczy noc? After sunset, it's considered night. Po zachodzie to jest noc. So I'm not talking about watch, but sun, but maybe in West you don't. Yeah, you can figure out when it's sunset. Tak jest. Możecie zawsze zrozumieć, kiedy słońce zachodzi. There's clouds, yeah. So, but in case you feel very hungry at night. Ale jeśli czujecie się bardzo głodni w nocy. You can take something light, like one fruit. Możecie zjeść coś lekkiego, jak jednego owoca. Or maybe you, so you know moody. Dmuchany ryż. Milk also you can take. Tak, mleko też można. But you should take 2 hours before sleeping. Ale 2 godziny przed snem. Don't just take and sleep. Nie tylko od razu napić się i spać. To nie jest dobre. And another thing is, if suppose you take breakfast and you skip the food, like you have gone for book distribution, and then you come late at night. Ale na przykład zjesz śniadanie i później idziesz rozkładać książki i później wracasz dopiero w nocy. Then in that case you can take a meal at night. W takim przypadku można zjeść posiłek w nocy. Because there is another rule in Ayurveda. Dlatego, że jest jeszcze inna zasada w Ayurvedzie. If you are very hungry, że jeśli jesteś bardzo głodny, then don't see time. To nie patrz na zegarek. Because the body is already on fire, so. Dlatego, że ciało już ma w sobie wtedy ten ogień. And many devotees have developed gastric ulcers. Wielu wielbicieli też ma wrzody żołądka. Because not taking at night and then don't take hold and then also like busy. Dlatego, and then night also they don't eat and then. To są cały dzień zajęci i w nocy wieczorem też nie zjedzą. So definitely. Okay, no God at night, never do that. Never. Can you use yogurt? Yeah, yogurt. Więc nigdy nie jedz jogurtu na noc. Yeah. Don't eat God at night, even in your dreams. Nawet we śnie. It's so important. Jest tak ważne. So paneer is not a problem. Yeah, paneer is not a problem. Paneer to nie problem, chodzi o jogurt. And any preparation of yogurt. I wszystkie takie potrawy z jogurtem. Yeah, so generally if you go to congregation, then you know they give you a feast and lassi. Yeah, they have no idea. Jeśli odwiedzasz na przykład kogoś z kongregacji, to przygotowują uczty na wieczór, będzie lassi, czy coś takiego, nie mają pojęcia o tym. Yeah, so at that time you can politely say, you can take another thing, but politely say no for this. To wtedy musisz grzecznie powiedzieć, nie, za to dziękuję. And if you have to take curd at any time in daytime, jeśli musisz napić się czy zjeść jogurt w ciągu dnia, don't take plain curd. To nie jedz samego jogurtu. You should always mix curd with sugar. Zawsze powinieneś go zmieszać z cukrem. Or amla. Albo z amlą. Or dal. Albo z dalem. Otherwise it will clog your channels. Bo przyczyna się on też z zatka. So not with salt. Not with salt. But yogurt rice they make is... No, yogurt rice is not yogurt, it is a preparation. Then rice is also there, so okay. Mixes, no? Ryż w jogurcie to już jest cała potrawa, to już jest co innego. And how much? Because sometimes, you know, it's like almost a whole bowl of yogurt, and sometimes some say just only like a tablespoon per person maximum or something. What's the amount? Yeah, a healthy amount. It's not mentioned. Not mentioned. To nie jest opisane.
So means it's sugar, dal, or Sugar powinien być mieszany z manną, albo z cukrem, albo z dalem. So, so nobody blame you. Nigdy nie, nie, żeby nie jeść samego jogurtu. So that sweet yogurt is okay. Taki słodki jogurt. This is like crazy, so what should I do? No olive oil. You use olive oil then? I żadnego oleju z oliwek używacie tutaj? You use olive oil? No, okay, fine. Americans are big. Americans are big. For salad. Yeah. For salad can be used? Do sałatek można? Olive oil, if you can, flush it. Jeśli olej z oliwek, jeśli do czegoś się nadaje, to do toalety. To wszystko. That's for animals. To jest dla zwierząt. Can you explain it a bit? Because in Spain they use a lot of olive oil. But in Spain, they use a lot of olive oil. No, but explain because there are only four oils for humans. Dla ludzi są tylko cztery rodzaje oleju. The first is, like, not the first, but four oils. Coconut oil. Olej kokosowy. Mustard oil. Olej z gorczycy. Peanut oil. Olej z orzechów. And coconut mustard. Sesame. 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 Ghee is the first, of course. Ghee oczywiście jest przede wszystkim. So only these four oils have to be taken. Tylko te cztery oleje można jeść. But mustard is there or not? The mustard I have? I told you. Mustard. Olej z gorczycy. So four, then ghee becomes five. Yeah, you know, the four oils plus ghee, ghee is the oil, you know? Ghee okay. I typu olej z... Any other oil. Kokosowy, olej z gorczycy, olej z orzechów i sezamowy. Wszystkie inne oleje nadają się do wylania. So, God says that. Krishna says that. Tak mówi Krishna. So, so we can... Yeah, you can't wait for scientific research also. Więc nie musimy czekać na naukowe badania. So mustard, coconut, sesame, and what's the other one? Peanut, groundnut. Olej is from peanuts. Groundnut, groundnut, groundnut. Groundnut and peanut same, no? Same, same. Okay. Orzeszki ziemne, olej z orzechów ziemnych. Czyli pierwszy był olej kokosowy, olej z orzechów ziemnych, olej z gorczycy i olej sedam. Yeah, Prabhupada says mustard. Prabhupada has a comment, ghee for internal, oil for external. Krishna Prabhupada polecał ghee wewnątrz i oleje na zewnątrz. No, that's very... He said mustard oil. Yeah, Prabhupada is mustard oil. Mustard oil is external. Mm-hmm. Prabhupada mówi, że olej not, jest not fighting, na zewnątrz, a nie do jedzenia. Peanut oil too. Yeah, yeah. But that's very, very general. To takie ogólne zasady. But in Bengal, everybody mustard oil. W Bengalu wszyscy jedzą olej z gorczycy. It's a very traditional thing. Mm-hmm. To jest tam wielka tradycja. So, but the idea is mustard oil should be taken in winters and mustard oil and peanut oil for winters and coconut oil and sesame oil for summers. Też idea jest taka, że olej z gorczycy i olej z mustard and mustard and peanut for winters. Olej z gorczycy i olej z orzechów ziemnych jest na zimę i olej z kokosu, olej sezamowy na lato. Yeah, that's how it goes. Tak to działa. Because mustard and peanut are hot and coconut is cold. Dlatego, że olej z gorczycy, olej z orzeszków ziemnych są gorące, czy takie rozgrzewające, a kokosowy i sezamowy chłodzą. But then finance is a problem. Ale też to może być kwestia finansowa. So you can choose which oil is cheap and use that. Jest też tak, wybieracie, który olej jest tańszy i tego używacie. Yeah, so winter and summer for that. If you can do that, otherwise a large scale, a finance is a thing. So out of these four we should choose. That's Więc powinniśmy wybierać z tych czterech olejów. I think peanut oil will be cheaper. Tych olej z orzeszków ziemnych będzie tańszy. What's that? I'm asking you. We don't have it in the shop, so probably I would have to check. So which oil do you use here? Well, for daily cooking we have ghee. Ghee, okay. And sometimes coconut oil. Okay, that's perfect. And like for Sundays we use sunflower or rapeseed. Okay. Because that's cheap? Yeah. Okay. Something. Maybe big feast, you know, like you can't use ghee.
można zrozumieć, że można na jakieś wielkie uszne, to ciężko używać ghee. Maybe if you can see an alternative groundnut oil with sheep, because America is sheep. Można zobaczyć właśnie orzechy ziemne. A dlaczego mamy nie używać oliwy z oliwek? Ayurveda says any oil except these four is for animals. Ayurveda mówi, że jakiekolwiek oleje oprócz tych czterech są dla zwierząt. There's no research. Nie ma tu jakichś wielkich badań. I read one article where there's one lady in Israel and she is only taking olive oil and two cups every day. She is very healthy. You know what? If an animal eats meat, he becomes healthy. Też wiesz, jak zwierzę zacznie jeść mięso, też będzie zdrowe. So you can't say because their bodies and their things and their culture and diet is very different. Więc te różne kultury są bardzo odmienne. And another thing is. Another thing very important is they don't consider consciousness. Inna rzecz też bardzo ważna, że nikt nie zważa w tych różnych badaniach na świadomość. So any other oil, any other food which Ayurveda doesn't recommend, it will bring you passion and ignorance. Jakiekolwiek jedzenie, którego nie poleca Ayurveda, spowoduje wzrost pasji i ignorancji. So because modern did they say olive oil is healthy or maybe? Something is healthy, but they have no idea of effect on mind. So. Ale oliwek jest zdrowy, ale w ogóle nie patrzą na wpływ na umysł. Yeah. Just on this note, do you have some ideas about if Ayurveda is connected with like the blood group or the food is connected to blood group? Because there's some. Czy Ayurveda mówi o tym, jak jedzenie biorą się z grupą krwi? Like O blood groups, they are more suitable to some. In Ayurveda, we don't have concept of blood group. No, but according to your research or your studies, you find something. We don't see according to blood groups. Nie zważamy na grupy. That's a modern research. To jest takie współczesne. There's no link. I didn't find that. Okay. Yes, yeah. A można mieszać w jednym przyjemie piśni olej i ghee? Can you mix in one meal ghee and other oils? Yeah. The oils which are recommended. Z tych, które są polecane i ghee, tak. A вот когда ешь, пища должна быть больше, ну как бы простая, или чем больше блюд, чем больше всего, тем лучше. Потому что кто-то говорит, что, например, лучше есть там, ну, проще, то есть какой-то один вид пищи, либо два, то есть много не смешивать. А кто-то наоборот говорит, что пять вкусов должно быть. When you eat a meal. Czyli pytanie jest takie, że kiedy jesz posiłek, czy on powinien być taki z różnych potraw, czy przepraszam, to po prostu jeden mój. Że kiedy je się posiłek, to wtedy tam, czy powinno być wiele potraw, bo czasami ktoś mówi, że powinno to być im prostsze, tym lepsze, a z drugiej strony, że powinno być wszystkie pięć smaków. When you eat a meal, should the meal be like, you know, better, more simple, like one or two preparations, or other side, it should contain all the five rasas. Oh, okay. Yeah, actually, yeah, that's a question. It is said in Ayurveda, when you eat a meal, all six tastes, not five, six tastes should be. Jest powiedziane, że w posiłku wszystkie sześć, nie pięć, sześć smaków powinno być. And there is of course an order of these tastes. I oczywiście jest też kolejność tych smaków. So it's that's the best if you can do that. Więc oczywiście najlepiej, jeśli ktoś może tak robić. But if you can't do, it's not a wrong. But if you can't get all six tastes, it will not harm your body. A jeśli nie otrzymasz wszystkich sześciu smaków, to też nie zaszkodzi twojemu ciału. But if you can manage to do that, that's a good. So. Jeśli ci się uda, to jest bardzo dobre. So the first you can, sweets you can take either first or last. Więc słodycze można jeść albo na końcu, albo na początku. Both things are mentioned in Ayurveda. Obydwie rzeczy wspomina Ayurveda. In fact, this question has led to bloodshed. Tak naprawdę to pytanie czasami prowadzi do rozlewu krwi.
Literally. Дословно. In Sri Vaishnava Sampradaya. В Sri Vaishnava Sampradaya. So then Kalaya Vada Kalaya, one believes it should be first, other believes it should be last, and they fight for it. Jedna grupa wierzy, że to powinno być na początku, druga, że na końcu. I walczą. So how to decide whether you should take sweet first or last? Więc jak zdecydować, czy słodycze jest na początku, czy na końcu? So for this you have to use your enjoying propensity. Do tego trzeba wykorzystać swoje skłonności do cieszenia się. You have to go by feeling. Musisz podążyć za tym, jak czujesz. So if you feel taking sweet before, take before. Jeśli czujesz, że przed, to przed, albo po. Or you can do both of them. But ladies, they do both, right? So there's a rule. Więc jest taka zasada. Lao Tzu, he says. Lao Tzu. You know Lao Tzu. And the philosopher in the Chinese. He's a philosopher. Yeah, Zen philosopher. Philosopher Zen. So he said, start with sweet and with sweet. On mówił, że zaczyna się słodycz i kończy słodyczami. But he's talking about words. Ale on mówił o słowach. Sweet words, start and end with sweet. Zacząć od słodkich słów i zakończyć słodkich. But that applies to meals. Ale to też się odnosi do posiłków. And then you can take bitter. I dalej gorzkie. And then you can choose salty, pungent or chilies, anything. Dalej słone, ostre, chili. But there is also an order of eating the types of food. Też jest kolejność jedzenia rodzajów pożywienia. See, the idea is health has a mathematics to it. Że zdrowie ma w sobie własną matematykę. So everything in nature and body is very systematic. W naturze i w ciele wszystko jest bardzo systematyczne. So first we should eat liquids, then semi-liquids, and then solid. Najpierw powinniśmy jeść rzeczy płynne, później półpłynne, później stałe. If possible. Jeśli to możliwe. We will take first liquid. Yeah, liquids, semi-liquids, and solid. You know, płynne, półpłynne, stałe. Or you can reverse it, solid, semi-liquid, or liquid. But it should be like, but generally it should be, first take soup. Można to odwrócić, ale generalnie najpierw powinno się zjeść zupę. And then maybe some semi-liquid, like khichdi types. Później coś półpłynnego, jak khichdi. And then chapati and all these things. Później chapati i te inne rzeczy, warzywa. Chapati i chapati z warzywa. So that's how we should go. Tak powinno się zjeść. Tak, czy wszystko jasne? Rozumiecie wszystko? O, si, a za question. A też miałeś pytanie, tak? Tak. A można się spytać, kto rekomenduje często jeść? Rekomenduje często jeść, a kto jeden raz w dzień? Jak to się robi? Sometimes it's recommended to eat once a day or maybe as often as possible or. No, maximum twice a day. Że maksymalnie dwa razy dziennie. It is said if you eat once, you are a yogi. Jeśli jesz raz dziennie, to jesteś joginem. If you eat twice, you are a bhogi. Jeśli jesz dwa razy dziennie, to jesteś bhogi. If you eat thrice, you are a rogi. A jeśli trzy razy, to jesteś rogi. Then they said rogi. Rogi, czyli osoba. Bhogi to ten, który się cieszy, a rogi to ten, kto choruje. If you eat four times. Jeśli jesz cztery razy dziennie. Then ram bhogi. You're dead. Jest po tobie. In India you say ram, you're dead. So once you can eat, but that will produce acidity or something. Więc no można jeść raz dziennie, ale to z kolei będzie powodować nadkwaśność. Twice is okay. Dwa razy dziennie jest okej. But the rule is you should not take next meal until unless you become hungry. Zasada jest taka, że nie jedz kolejnego posiłku, dopóki nie będziesz głodny. Don't eat because there's time of eating. Nie jest tylko dlatego, że już jest czas na obiad. That's a very bad way of. To bardzo złe. So in temple life you can save the food for yourself. W świątyni możesz sobie odłożyć. If you're not feeling hungry, you need it later. No problem. Jeśli nie czujesz się teraz głodny, zjedz później. And if you still don't feel hungry, don't eat. A jak nie jesteś głodny, nie jedz.
It's not necessary to eat if there is food. To nie jest tak, że musisz jeść, bo jest jedzenie. So you should feel good amount of hunger to eat. Powinieneś się czuć dostatecznie głodny, żeby jeść. So the idea is don't go by taste or energy levels. Więc nie podążaj po prostu za smakiem czy za because if you think I'm feeling weak or the taste, it's illusion. Go by hunger. Musisz jeść na podstawie głodu. If your energy is down, better take sleep and not food. Jeśli brakuje ci energii, odpocznij, a nie jedz. Sorry, repeat that. If you're feeling weak, general tendency is to take food. Jeśli czujesz się słaby, to zazwyczaj jesz, tak? But no, if you're feeling weak, take sleep. Nie, jeśli czujesz się słaby, odpocznij. And then even if you feel weak, then food comes. I jeśli mimo tego będziesz czuć się słabo, to wtedy możesz zjeść. Because if you feel weak and if you take food, bo jeśli czujesz się słaby, a będziesz jeść, you will end up harming your body rather than. Zaszkodzisz swojemu ciału, a nie pomożesz. Because already body is weak. Dlatego, że ciało już będzie słabe. And if you take food, jeśli będziesz jeszcze jadł, digestion of food needs strength. Do trawienia trzeba mieć siłę. But then you're weak. A ty jesteś słaby. So the food goes waste. Więc pożywienie się zmarnuje. And your health goes waste. I marnujesz zdrowie. So that's give him, and that's very important. Więc o tym trzeba pamiętać, bardzo ważne. Yeah, because you after book distribution you come, you feel very you don't suppose you after book distribution you go somewhere out, you come and you don't feel hungry. Wracasz z dystrybucji książek czy gdzieś byłeś na zewnątrz i nie czujesz się głodny. But you feel weak. Ale czujesz się słaby. So first take rest and then take. Najpierw odpocznij, a później zjedz. Is it clear? Czy to jest jasne? So don't take salt with milk. Więc nie jedz słonego z mlekiem. Yeah. It says milk items. Does that mean like beer? Yeah, also milk items. Produktami mlecznymi. Paneer. I'm just wondering how extensive milk items is, because paneer is coming from milk. So in some. No, paneer sabji can be made. Nie, sabzi z panierem może być. Panier with directly with salt, that's not a good idea. Ale sam panier z salą to zły pomysł. That's not a good idea. So milk items should not be taken with salt directly. Produkty mleczne z solą. I've seen in the West and even in India now they have so they put cream in the sabji sometimes. Ja widziałem w Indiach, nawet na Zachodzie, że robią warzywa ze śmietaną. Yeah, it's not a good practice. To nie jest dobra praktyka. Yeah. So, no, sorry. What do you use cream for? Yeah, cream they use for, like India they use to put in like maybe kofta or maybe like some dishes they put to make gravy. Yeah, but you say it's improper, so. What should you use instead of cream? Oh, what's the proper use of cream? They're making malai kofta, so what they should even, do is... Even like there are so many Bengali recipes that you cook sabji and you add liter of cream. I've seen that, but that's... But traditionally it was not that, because it's a modern... Ja zadałem pytanie, wiesz, są jakieś przepisy tradycyjne, no, yeah. Tak, że się dodaje śmietane do warzywy. Prawo odpowiada, że tak tradycyjnie się... To nie są tradycyjne przepisy. So traditionally what they used to do, they used to make a slimy thing out of maida or corn flour. You take corn flour and maida. Put in water and like tradycyjnie robiło się taki sos beszamel z białej mąki, z kukurydzy i to się rozrabiało fried in butter? No. Just mix it. Po prostu miesza się te mąki dwie and then put in sabji i dodaje do warzyw i gotuje. Yeah, so it'll make a gravy like. To da taki sos właśnie śmietana. Yeah, so we put it in the... So while cooking, you have to put it.
Że jak gotujesz, to musisz dodać pod koniec gotowania to jest sosa. What is from maida and from cornflour? Just mixed with water and you add to the subject. Yeah, when you're cooking it. Yeah. So, jak się gotuje u warzywa, to pod koniec się dodaje taki właśnie sos z wymieszanej mąki z kukurydzy z białą mąką. Yeah. So the consistency of the subject will become like what is it? Slimy type? Dzięki temu tak to te warzywa się trochę zagęszczą i będą miały. Okay, well, yes, don't take salt. If you take salt with milk items, you get leprosy. Jeśli będziesz jeść te produkty mleczne z solą, to prowadzi do trądu. I need to say, if you, even if you don't have leprosy, your nerves will become very weak. Albo i osłabia nerwy. Yeah. So, and then, in fact, everybody takes vitamin B12 injections. I może prowadzi do tego, że trzeba brać B12 injections z witaminy B12. Because their whole food system is like... So that causes B12 deficiency. Yeah, yeah, nerves become weak. Sure. Okay. If possible, you can take less of carrots. Jeśli możliwe, jedzcie mniej marchewek, bakłażana. Heavy pulses, like kurat dal. Ciężkich grochów, jak kurat dal. But this is less. Mniej. It's not mniej. Nie znaczy żadnych, ale mniej. Okay, no cold drinks. Żadnych zimnych napojów. Potatoes? Ziemniaki mogą być. But this is like sweet potatoes different, no? Ale słodkie ziemniaki do co innego. Because like, I was recently speaking with one of the health ministers and he was like explaining that the nightshades, they are basically toxic. And those are the most popular food, tomatoes, especially potatoes, brinjal. Those are the nightshades. Yeah, brinjal, yeah, brinjal. They are not healthy. But so many people just like I heard that some Ayurvedic doctors just to make people healthy just tell them just stop eating potatoes. That's all. No. That is for people who have kapha tendency. So it's very specific. That's not kapha. But this is like general. Less of all. Prabhupada used to like brinjals. Prabhupada z drugiej strony lubił bakłażana. But he was from Bengal. Prabhupada był z Bengalu. Bengalis eat a lot of brinjals. Bengalis jest dużo bakłażana. But if you start eating brinjals, you might end up unhealthy. Unhealthy. Jeśli wy zaczniecie jeść bakłażany w dużych ilościach, to będziecie niezdrowi. Yeah, because there's another rule in Ayurveda. Bo jest jeszcze inna zasada w Ayurvedzie. The concept of Satmai. Concept of Satmai is the concept of Satmai. The idea is the food you are taking from childhood. Że jedzenie, które jesz od dzieciństwa. So your body adapts to it. To twoje ciało się do niego przystosowuje. So even if it is unhealthy food, if your body adapts, it will not harm you. Dzięki temu nawet chociaż pożywienie może być niezdrowe, ponieważ ciało się przystosowało, to ci nie zaszkodzi. Like for example, we had all these vishkanya. Tak jak na przykład jest, mamy różne rodzaje trucizny. So there were females trained in India to kill others. Jest vishayakanya, czyli są w Indiach kiedyś były takie dziewczęta, które były od dzieciństwa szkolone w tym, żeby zabijać innych. So they used to go to kings and then kiss them and poison them. One były karmione trucizną od dzieciństwa i później ona szła pocałować króla i dzięki temu go zatruwała i król umierał. Because the whole blood had poison. Dlatego, że jej cała krew była zatruwana. And the saliva had poison. I ślina również. Because from childhood they were given small doses of poison. Bo od dzieciństwa przyjmowała małe dawki trucizny. And slowly they increased the doses. I te dawki stopniowo zwiększali. And the whole blood became poison. I cała jej krew później jest trująca. So poison will not harm them if they take. Że ona już nie tę truciznę jej to nie szkodzi. Will die. A ktoś inny. Will take in time. So that's with all these food which are harmful. But if there is in the culture, then it doesn't harm them. Więc tak to wygląda z tymi wszystkimi trującymi produktami. Ale jeśli gdzieś to już jest w jakiejś kulturze, to wtedy to ludziom nie szkodzi. So we can avoid that sort of thing.
Если можем это уникнуть, то это лапи. Sweet potato, you know what sweet potato? Yeah, I know, but what is it? Сходки земляки. Знаете сходки земляки? What, why is it bad? Sweet potato is very hot for the body. Słodki ziemniak jest bardzo gorący, rozgrzewa ciało. Yeah, so it makes your blood thin. To rozrzedza krew. So it should be taken less. Dlatego należy go jeść mniej. Okay, no cold drinks. If anybody takes cold drinks from outside, please don't do that because... Żadnych zimnych napojów, szczególnie kupowanych, to... And also take less canned food in the West. Na zachodzie tutaj też uwaga, mniej puszkowanego jedzenia. And then always take cooked food, don't take raw food. Zawsze jedz gotowane potrawy, nigdy nie jedz surowych. I've heard raw means cooked in... Co znaczy surowy, cooked in water? Is that saying that raw it can just be... No, raw food. Nie, mówimy surowe. Literally raw means uncooked. No. Raw means like salad. Yeah, salads and also like maybe half cooked also like sofrité vegetables and just boil in water a little bit and that's also considered raw. What was it? Yeah. And that's also considered raw. So raw means either it's uncooked. Surowe to znaczy, że coś w ogóle jest nieugotowane. Or you just boil in water and take. Czy surowe, czy tylko lekko ugotowane w wodzie? Like boiled vegetables. Yeah, like just boiled. Don't take that. To takich rzeczy nie jedzcie. It has to be cooked properly. Wszystko musi być dobrze ugotowane. Like we make sabji, like? Tak jak na przykład zrobimy sabji z olejem, z odrobiną soli. Otherwise, and because I will say that's very important, because oil and salt, so oil and salt and all this cooking, will help to bring all the nutrients out of the vegetable. Dlatego, że jak mówię Ayurveda, że ta odrobina oleju, odrobina soli pozwala wydostać z pożywienia wszystkie środki, składniki odżywcze. W przeciwnym razie to się marnuje. Can you say more about the fallacies of raw food? Yeah, actually all these salads, you know, big America and West, people eat a lot of salads. Tak jak wszystkie te jedzenie sałat i takie w Ameryce bardzo popularne. Yeah, don't take much of salad because of fibers. You know? Nie jest dużo sałaty dlatego, że ma dużo celulozy czy... It's a wrong way of thinking. To jest złe myślenie. Co? And then what about raw food diet? People who are raw food eaters, they say that they feel very healthy and energetic. Yeah. They have less energy on digestion. Yeah, by taking raw food, you will feel healthy. For some, you will feel fresh. Tak, jedząc surową dietę, czujesz się przez jakiś czas... But in old age, you'll get Parkinsonism, Alzheimer's, you know. Odświeżony, ale na starość będziesz mieć Parkinsona, Alzheimera i schizofrenię. So for short term it seems okay, but long term effects are very bad. Na krótką metę to wydaje się być bardzo dobre, ale ma bardzo złe efekty długoterminowe. It seems like Vanaprasth suggested to take raw food. A wydaje się, że Vanaprasth się sugeruje. The forest? Yeah. To Vanaprasth suggested to take fruits. Mm-hmm. And what is natural? It's not. To co jest naturalne. I mean, they don't just take like a potato or anything like that. To nie znaczy, że Vanaprasth po prostu bierze z surowego ziemniaka. Nie, nie. Which is eating. So. I was just reading in Ramayana that I think Bharadvaja Muni prepared different preparations from the herbs and then roots. Yeah, right. I also saw that. But then, he made vegetables. Yes. He made like proper. Skomentowałem, że właśnie czytałem w Ramayana, że Bharadvaja Muni dla pana Ramachandry przygotował różne potrawy właśnie z korzonków. It was very tasty. It was very bardzo smaczne. The idea is, so raw meat is also not good because there's no taste. Więc surowe też nie jest dobre, dlatego że nie ma w tym smaku. And taste has to be there, otherwise. A to musi mieć smak, bo przy tym razie to się nie ma trawienia. So taste has a function. Więc smak ma swoją funkcję. We don't enjoy, but we use that taste.
Nie dlatego, że się cieszymy, tylko dlatego, że to ma swoje wykorzystanie. Oh, if I that that's more raw food. Don't think that's an illusion. Raw food, don't do that. Jedzenia na surowo. To jest iluzja, nie róbcie tego. Yeah, many devotees will tell you, I take raw food and then Wielu wam powie, że jedzą na surowo, że czują się zdrowi, że się wyleczyli. Like one robot disciple I know in Australia, he had prostate cancer and he's eating raw food and yeah, he has cancer. Yeah, I say you, yeah. But that is not due to raw food. Znam jednego ucznia z Australii, ucznia Prabhupada, który miał raka prostaty i zaczął, przeszedł na surową dietę i się wyleczył. Tak, ale wyleczył się, ale to nie dlatego, że jadł na surowo. So some devotees will tell you, I started taking raw food and my disease got cured. Niektórzy ludzie się tak mogą powiedzieć, tak? Że przeszli na surową dietę i się wyleczyli z jakiejś choroby. And he's not speaking a lie. Oni nie kłamią. It happened with him. Tak się im przydarzyło. But that's not due to raw food. Ale to nie dzięki jedzeniu na surowo. But that due to a drastic change of diet. Ale dzięki drastycznej zmianie diety. So instead of raw food, if he would have started taking even water. Gdyby zamiast jeść na surowo, choćby nawet pił wodę. The disease would get killed. Jego choroba by się wyleczyła. The idea is. Disease, the basis of the diet, disease is diet. Chodzi o to, że podstawą choroby jest dieta. So if you simply drastically change your diet. Jeśli po prostu drastycznie zmienisz dietę. Then the disease which thrives on that particular diet. To wtedy ta choroba, która żeruje na tej twojej określonej diecie. It dies. Umrze. So it's not a question of raw food. To jest kwestia, że to było konkretnie dzięki jedzeniu na surowo. So if somebody is eating chapati, dal, and sabji, and he becomes diseased, I zachoruje. You just ask him to start taking juices, maybe, or maybe ask him to take just lime juice. To możesz go poprosić, żeby na przykład po prostu pił sok z cytryny. He'll become healthy. I wyzdrowieje. Or maybe ask him to just drink milk. Albo żeby po prostu pił mleko. He'll become healthy. I wyzdrowieje. Maybe ask him to eat broccoli, which is not eaten in the entire life. Broccoli, który w ogóle nie jadł. So it's a drastic, it's a different thing going in the body. Że coś innego będzie trafiać do ciała. So disease dies. I choroba umrze. And so there's the same in Dharma Shastra. Jest takie powiedzenie w Dharma Shastra. If you have some unwanted guests. Jeśli masz nieproszonych gości. What's that? I don't feel that. Nie karma. And then go away. I sobie odejdą. That's a principle thing. It's not wrong. To jest ta zasada. Więc tak, to daje właśnie surowe. So it's an illusion that raw food cures the disease. Although it cures, but that's an illusion. To jest więc iluzja, że to surowa dieta leczy z chorób. Faktycznie tam się leczy, ale to nie dzięki surowej diecie. Is it okay? Tak, jasne wszystko. Okay, take less of water, although everybody will tell you take more of water. Pij mniej wody, chociaż oczywiście wszyscy będą wam mówić, żeby pić więcej wody. And even modern science, it's come to accept we were wrong. Nawet współczesna nauka? Even modern science has come to accept that. So now there are many articles in British Medical Journal. Jest dużo artykułów współczesnie. So they are saying we were wrong to advise people to take more of water. Oni przyznają się do tego, że mylili się, że wcześniej myśleli, że radzili ludziom, żeby pili więcej wody. Because that's creating a lot of health problems. Bo to nie jest zdrowe. It's not healthy? No, it's not. Taking more water is very bad for health. Take less water, as much as you can. Wiecie, za dużo wody jest niezdrowe. What is the balance? So this is mentioned in Garuda Puran. Krishna is saying to Garuda. W Garuda Puranie Krishna mówi do Garudy. He recommends him to take. He recommends five things to remain healthy. Krishna tam poleca jemu pięć rzeczy, żeby być zdrowy. And one of and these five things are the most important things. I to jest pięć najważniejszych rzeczy. And the first thing is less water. I pierwsza rzecz to jest mniej wody. And how much less? A ile mniej? So the idea is. If you're thirsty for 4 days, jeśli jesteś spragniony przez 4 dni, and if you're lost in a desert, czy zagubiłeś się na pustyni, and 4 days you didn't take water, i przez 4 dni nie piłeś, and imagine how much thirsty you are. Wyobraź sobie, jaki będziesz spragniony. And then after 4 days, somebody gives you some water. I po 4 dniach ktoś da ci wodę. Take one drop. Kupisz jedną kropę.
that much less you should take. Means, I don't understand. Yeah, the means is as much less as you can. Więc to tak mało należy pić, tak mało jak to możliwe. So, and that will keep you healthy. And the evidence is, I'm sitting in front of you. I take, in 6 days, I take one, so maybe one class, or one, maybe half class. I ja tutaj muszę zobaczyć na mnie. Ja przez ostatnie 6 dni może wypiłem szklankę wody. While you're healthy, no? Chyba wygląda na zdrowego. A co to gdy rozrzeżeć krój, gawiać, to wada, jeśli ustaje krój? Może idź mu na ogawadę. Jeśli co ustaje krew? Kres, tak? Ustaje. Z gęczka się da, tak. Właśnie. Można pić wodę. Już. Co tak dać, jeśli nie pić wodę? Jeśli ktoś ma problem, że krew ma gęstą, if someone has a problem that one has a thick blood, too thick, then he is advised to drink water. Well, how she has thick blood? A skąd można wiedzieć, że właśnie jest gęstą krew? Doktor skazał? Like the doctor may diagnose. Doctor, forget. Are you the doctor? I am the doctor. No, modern doctors. Modern doctors. Ayurvedic. No, she says Ayurvedic. Ayurvedic. Ayurvedic doctor will not say take blood. Ayurvedic lekarz nie powie, ktoś ma gęstą krew. Yeah, Ayurvedic don't have a concept of take blood. Nie ma tam takiej idei, jak gęsta krew. Yeah, it's modern doctors can tell you if your blood is full of cholesterol. Współczesny lekarze może tak stwierdzić, jeśli ktoś ma na przykład dużo cholesterolu. So less of water will not cause you stones. Więc mniej wody nie będzie przyczyną kamieni. It will also not cause dehydration. Nie powoduje też odwodnienia. So what causes the stone? Because because water, because stones are formed of minerals, and minerals are given by water. Dlatego, że kamienie biorą się z minerałów, a minerały trafiają do nas przez wodę. Cause of stones is acidic nature in our body. Przyczyną kamieni jest kwasota w ciele. It's not just due to less of water. Nie tylko niedobór wody. It's due to acidic diet. I przyczyną kamieni jest kwasowa dieta. And that is why in our modern medicine, anybody has stones, we give them alkaline diet. I dlatego we współczesnej medycynie, jeśli ktoś ma kamienie, dostaje zasadowe lekarstwa. So it's not less of water. Więc to nie jest kwestia. So should we take alkaline diet or this? No. Czy powinniśmy mieć zasadową dietę? You take Indian diet. Sattvic diet, so no problem. My personal experience is that if I don't drink water, then I can get fever. So that is like a drug addiction. Więc moje pytanie jest takie, że mam takie doświadczenie, że jak nie piję wody, to później dostaję gorączki i osłabienie ciała i to efekty uzależnienia. So my answer is, you have become addicted to a wrong habit of taking water. Że uzależniasz się od złego nawyku picia wody. So many people who don't take water in the morning, they can't empty their stomach. Jak nie piją wody rano, to nie mogą się wypróżnić. So they have developed a bad habit. Rozwijają złe nawyki. Idea is you should take as much as less, and even without that, you should be feeling healthy. You see the point that the habit is wrong. Leży w tym, że należy pić tak mało jak to możliwe i czuć się zdrowo. A co jeżeli pojawiłem u lekarza jestem chory na grzybicę i mówi, żeby pić płyny, żeby była wymiana właśnie płynu. Żeby ten grzyb... Muszę sprawdzić grzybicę, bo ja nie wiem. Fungus. Grzyby nie mają. Angielsko fungus. What is what? Yeah. So he is diagnosed tinea. What? Tinea, athlete's foot. Oh, tinea, yeah, okay. And the doctor advised him to drink more and have like the rotation of fluids.
Use allopathy with blood pressure. Też chodzi o to, że koncepcja zachodniej alopatii, czyli tej metody przeciwdziałania i ajurwedy są kompletnie odmienne. Czy to była medycyna tybetańska? It was Chinese medicine. Okay, but yeah, in specific conditions you can do that. Tak, w jakichś szczególnych przypadkach, ale nie ogólnie. Yeah, so in Ayurveda also it's for some diseases we recommend water. W Ayurvedzie też na niektóre choroby poleca się wodę. Because there is a water therapy also. Dlatego, że są też terapie. Yeah, Prabhupada wrote one book. Yeah, Prabhupada wrote a book on water therapy. Prabhupada też napisał książkę o terapii wodą. Near Delhi, that hotel doctor is in. And Prabhupada drank water and light water. Prabhupada? Yeah. You drank water? Yes, Prabhupada was always fond of water and he appreciated tasting water. No, but I don't think so. He was drinking. He told water has taste of Krishna. We have water for bees always standing on the altar. Yeah, Krishna takes water. Ja powiedziałem, że przecież Prabhupada pił wodę i bardzo lubił smak wody. I poza tym mamy bóstwo zawsze dla bóstw. Krishna takes a lot of butter also. Krishna pije wodę, ale też i mnóstwo masła. If you take butter, you can lose motion now. Gdybyśmy jedli masło, to pewnie tyle tłuszczu, to byśmy mieli rozwolnienie. So you decide for yourself. The less the water, the better it is. Musicie sami zdecydować. Im mniej wody, tym lepiej. That's all. Go. The idea is get rid of the myth. You have to drink a lot of water daily. Idea, że w tym, żeby pozbyć się tego mitu, że trzeba pić mnóstwo wody. Don't give money to 2 liters. You know, like it said, no, minimum 2 liters of water people have to. Nie tak, że kolejny koniecznie pić 2 litry wody. Nie. Don't do that, will harm. Nie róbcie tego, bo to wam zaszkodzi. You try doing this. That's all. Spróbujcie to zmniejszyć. It will take some practice because you will be thirsty. To będzie wymagać pewnej praktyki, bo będziecie czuć się spragnieni. That will help you a lot. Ale będzie zawsze zdrowie. Okay, if you can take less matter, that's okay. Mniej białej mąki też. I don't want to recommend this for that. Never overeat. Nigdy się nie przyjadaj. So what is the concept of overeating that? Co znaczy przyjadanie się? Again, yogi. Yeah, overeating is okay, fine. So here's a question. How do you know that you have done overeating? Skąd możesz wiedzieć, że się przyjadłeś? No, anybody can tell. Ktoś może. Huh? You feel sleepy. Czy czujesz się senny? Okay, fine. So how do you decide? This is overeating or this is not overeating? Gdzie określić, co jest przyjadaniem się, a co nie? So okay, if you're feeling sleepy. How do you decide? I want an objective sign. Chciałbym taki obiektywny symptom. By which I can understand I'm overeating or not overeating, or how to avoid that. If you belch twice? Then what's that? Then you're already overeating. But not always you get that thing. Jeśli komuś się zająca lubienia, to znaczy, że... Prabhupada recommends also in that. Prabhupada poleca w jednym miejscu. That half stomach should be filled with food. Że połowa żołądka powinna być pełna jedzenia. Half with water, left half, like one fourth with water and one fourth with air. Jedna czwarta żołądka powinna być wody, jedna czwarta powinna pozostać pusta. But then how do we know that our half stomach is full with food? That's the question. Połową żołądka jedzeniem. And that actually wondered me a lot, you know, like how do you know that? Jak, skąd to wiedzieć? So then I researched Ayurveda and Dharma Shastra and I got the answer. Zrobiłem takie poszukiwania przez Ayurvedę i Dharma Shastra i znalazłem odpowiedź. And Dharma Shastra has got the answer for that. Dharma Shastra ma na to odpowiedź. Anyone heard it also. So they said that the idea is, how do you know that your stomach is half full? When you are eating food, after you eat food. Skąd wiedzieć, że napełniłeś, że jesteś pełen? Że kiedy zjadłeś, you should still feel hunger. Powinieneś czuć się głodny. This means you have eaten half the stomach. To znaczy, że napełniłeś połowę żołądka. Yeah, so don't eat like,
not in such a way just to get rid of your hunger. Więc nie jest tylko po to, żeby zaspokoić głód. After eating food, you should be a little hungry. Po zjedzeniu powinieneś czuć jeszcze odrobinę głodu. And then you can understand your half stomach is full of food. Wtedy możesz zrozumieć, że połowa żołądka jest pełna. Otherwise, you've done all right. W przeciwnym razie się przyjadł. Don't completely satisfy yourself like this. Nie zaspokajaj się tak kompletnie. That's easy, you can understand that. So after some experimentation, you will come to know that after eating this much, I feel still hungry. Po jakichś eksperymentach dojdziesz do zrozumienia, że tak, że jak zjem ty, to później czuję się lekko głodny. So that's never overeat and eat on at proper time. Więc to jest to, żeby się nigdy nie przejadać i jedz o właściwej porze. So morning food, morning food latest you should take by 10:30. Poranne śniadanie najpóźniej 9:30. 10:30. Najpóźniej do 10:30, najpóźniej. And the evening food you should take between 2:30 or 2:00 to sunset somewhere. I drugi posiłek gdzieś od 14:30 do zachodu. But the idea is you should not eat between 10:30 and 2 or 2:30. I idea leży w tym, żeby nie jeść między 10 a 14:30. Although it is said in the afternoon should be a heavy meal, somebody says that. Że tak ktoś mówił, że po południu powinien być ciężki posiłek. But the afternoon should not be between 10:30 and 2 o'clock. It should not be in that time. Ale on nie powinien być między 10:30 a 14:00. And that is mentioned in the Dharmashastras. I to jest wspomniane w Dharmashastra. And I've advised this to many people and they become very healthy and whatever disease they have, they just get rid of this disease. Ja to radziłem wielu ludziom i dzięki temu oni bardzo poprawiło się ich zdrowie i usunęli swoje choroby. So that's about the time of eating. Właściwy czas jedzenia. Between 10:30 to 2:30, don't eat. Nie jest między 10:30 a 14:00. And the quantity I have talked about, how much to eat. Mówiłem o ilości. So now this is about eating. Więc teraz to o jedzeniu. How much time do we have? Because what is it? 7:30 we have. Approximately 7:30, like okay. So I'll talk about sleep now. Sleep is a waste of time. Sen to strata czasu. Ale musimy spać. So the idea is sleep as much less, but whatever is required. Więc śpi tak mało, jak się da, ale tyle, ile potrzeba. Sleep in a proper direction. Śpi we właściwym kierunku. So never sleep while keeping your head in north. Nigdy nie śpi głową na północ. If you sleep your head towards north. If you sleep, but this is north. Mm-hmm. Okay, yeah. Don't sleep like this. Nie śpi głową na północ. In Warsaw. Warszawie. So because if you do sleep in facing your head in north, you get all diseases, not one disease. Jeśli będziesz spać z głową na północ, to zaprosisz wszystkie choroby. You even die early. You die early. I umrzesz wcześniej. That you have to be very careful. So if you want to sleep, you can sleep facing your head towards east or south. Więc jeśli chcesz spać, śpi na wschód albo na południe. Scriptures also say about west also. Pismo czasami też mówią o zachodzie. So the idea is if you keep your head towards south, you become healthy. Jeśli będziesz spać z głową na wschód, będziesz zdrowy. If you keep your head towards west, you get wealth. Jeśli śpisz z głową na południe, będziesz zdrowy, z głową na zachód, będziesz mieć bogactwo. And if you keep your head towards east, you get spirituality. A jeśli będziesz spać z głową na wschód, to otrzymasz duchową wiedzę. That's right, yeah. So you can choose. Więc wybierzcie. So before sleeping, you should wash your feet. I przed spaniem należy umyć stopy. And then dry them. I wysuszyć. Your feet should be clean. Stopy powinny być czyste. Maybe here you're wearing socks, so it'll be anyway.
Tutaj wielu z was tak się zaczyna chodzi w skarpetach, więc nogi są czyste. If it is not clean, then ghost will enter your body. Ale jeśli nogi nie są czyste, to